Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na oświadczeniu grupy młodych posłów Prawa i Sprawiedliwości, grupy posłów, którzy poparli w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach pakiet reform związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Po pierwsze, chcieliśmy z tego miejsca bardzo podziękować tym wszystkim, którzy wspierali nas przez ostatnie dni, przez ostatnie tygodnie w wszystkich działaniach mających na celu reformę wymiaru sprawiedliwości. Chcieliśmy podziękować także tym wszystkim młodym osobom, wszystkim, którzy pisali do nas SMS-y, wszystkim, którzy do nas dzwonili, wszystkim, którzy komentowali także w internecie, w mediach społecznościowych, którzy lajkowali nasze wpisy, których wsparcie w naszych okręgach wyborczych, w naszych biurach poselskich, także w internecie czuliśmy. Chciałbym powiedzieć, że dla nas, szczególnie dla nas, to wsparcie grupy młodych osób, które nas popierają, które chcą reformy wymiaru sprawiedliwości, jest bardzo ważne. I za to chcielibyśmy Wam dzisiaj tutaj, z tego miejsca, bardzo podziękować. Po drugie, chcielibyśmy zaapelować do wszystkich młodych osób, które biorą udział w manifestacjach przeciw reformie wymiaru sprawiedliwości. Razem chcemy żyć w państwie w takim także, w jakim Wy chcecie żyć. Chcemy żyć w państwie sprawiedliwym, chcemy żyć w państwie nowoczesnym, chcemy żyć w państwie w takim, w którym będzie równy start także w zawodach prawniczych i my rozumiemy Waszą troskę o państwo. Dlatego głosowaliśmy za tymi reformami, ponieważ uważamy, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje tych reform. Nie będziemy żyli w takim państwie, nie będzie uzdrowienia państwa, nie będzie uzdrowienia Polski, jeżeli nie będzie reformy wymiaru sprawiedliwości. I rozumiemy Waszą troskę o państwo, szczególnie troskę młodych osób, które zaniepokojone być może tym, co usłyszały w telewizji, przyszły wczoraj i przychodziły w ostatnich tygodniach na różnego rodzaju manifestacje w całym kraju. Jeszcze raz powtórzę, rozumiemy Waszą troskę o państwo, chcemy żyć także w państwie sprawiedliwym, nowoczesnym i w takim państwie, w którym politycy na telefon nie będą ustalali wyroków sądów. Dlatego głosowaliśmy właśnie za tą ustawą. Szanowni Państwo, także apelując do tych młodych osób, nie dajcie się zwieść tym, którzy prowadzą Was często w tych, wyprowadzają Was na ulicę, tym politykom, którzy na początku lat 90. stworzyli fundamenty do takiego państwa, w którym nie było sprawiedliwości, w którym wymiar sprawiedliwości nie był sprawiedliwy. Nie dajcie się zwieść tym, którzy tworzyli przez ostatnie lata rząd, którzy nie potrafili przeprowadzić żadnej reformy. Dziś mówią tak pięknie o sądach, a przez lata nie potrafili przeprowadzić reformy wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy pierwszym rządem, który tą reformę przeprowadza i tak jak jeszcze raz powiedziałem, chcemy żyć w takim samym państwie jak Wy. Dajcie nam przeprowadzić tę reformę i nie dajcie się zwieść tym, którzy przez lata nic w tej sprawie nie zrobili. Powiem więcej, tworzyli fundamenty pod system, który wykluczał młodych ludzi z wymiaru sprawiedliwości, który zamykał kariery wielu młodym osobom. I po trzecie, z mojej strony, z naszej strony, chcielibyśmy powiedzieć zdanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy. W związku z tym, że w ostatnich dniach wiele osób apeluje, także pod Pałacem Prezydenckim, do pana prezydenta. W związku z tym my chcieliśmy zaapelować do pana prezydenta. Miał pan wsparcie wielu młodych osób w kampanii wyborczej. Miał pan nasze wsparcie w kampanii wyborczej. Panie prezydencie, nasz prezydencie, ma pan nasze wsparcie dzisiaj w tej trudnej reformie. W tej trudnej reformie, którą chcemy przeprowadzić, aby uzdrowić polski wymiar sprawiedliwości, żeby nie było tak jak do tej pory, żeby nie można było ustalać politycznie wyroków i żebyśmy żyli wszyscy, nasze dzieci, w nowoczesnym, sprawiedliwym państwie. Szanowni Państwo, słyszymy na tych demonstracjach okrzyki wolne sądy. I to prawda, sądy teraz są wolne, w tym sensie, że bardzo wolno działają. Że kiedy również młody człowiek, na przykład, rozpoczyna działalność gospodarczą, popadnie w jakiś spór z kontrahentem, chce odzyskać pieniądze, przez miesiące nie może tego dojść w sądzie i jego firma upada. Politycy opozycji stosują taki propagandowy zabieg opowiadania o takich fantazjach, a co będzie w przyszłości, jak tam na przykład ktoś, nie wiem, popadnie w spór z kimś z PiS-u, czy będzie miał wypadek, który spowoduje ktoś z PiS-u. To są fantazje, to są argumenty na poziomie, a gdyby tu było przedszkole w przyszłości. Tymczasem możemy mówić o faktach, o tym, co dzieje się teraz.
o tym, jaka jest sytuacja młodego człowieka, na przykład z małej miejscowości, który zajdzie za skórę lokalnemu notablowi, który zna prezesa sądu. Jaka jest jego pozycja obecnie w sądzie? Wiemy, że jest z góry na przegranej pozycji. O tym, jak również młodzi, uczciwi, pracowici sędziowie są blokowani w awansach przez tą sędziowską oligarchię, która teraz sprzeciwia się zmianom. To te zmiany służą młodym w całym kraju, którzy będą chcieli przed sądami dochodzić swoich praw, ale również służą młodym pełniącym funkcje w wymiarze sprawiedliwości, młodym pracującym w zawodach prawniczych, którzy będą mieli otwarte kanały awansu, nie będą blokowani przez ten stary układ w sądach i szerzej w wymiarze sprawiedliwości. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to wypowiedzi pod naszym adresem, młodych posłów Prawa i Sprawiedliwości, ze strony polityków opozycji. Najdalej posunął się tu pan poseł Misiło. Składamy dzisiaj wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Pan poseł Misiło grozi nam procesami norymberskimi. Chcemy panu posłowi jasno odpowiedzieć, że my się zastraszyć nie damy. Pan poseł Misiło już swego czasu doprowadził do skazania dziennikarza, który go krytykował. To był ten przypadek, w którym pod Sejmem w klatkach zamykała się Monika Olejnik, zamykał się Tomasz Lis, żeby bronić ofiarę pana posła Misiło, dziennikarza. I on teraz, pan poseł, stroi się w szatki stróża demokracji i wolności. Grzegorz Schetyna grozi więzieniem posłom, którzy będą wypełniali swój mandat, będą wypełniali swoje obowiązki i przyjmowali ustawy. Kto tu staje po stronie wolności, kto tu broni demokracji, a kto chce wprowadzać dyktaturę i grozi więzieniem przeciwnikom politycznym. I ostatnia sprawa, którą trzeba powtórzyć, o której dużo się mówi, ale niewiele dociera w niektórych mediach. Te zmiany, które proponujemy, nie są niczym nadzwyczajnym. Proponujemy taki system, jaki jest w wielu krajach wysoko rozwiniętych, w krajach zachodnich. Proponujemy odejście od systemu kastowego w sądownictwie i przejście na demokratyczny system europejski. Wpływ władzy wykonawczej, ustawodawczej na wybór Sądu Najwyższego w Polsce po tych zmianach będzie mniejszy niż na przykład w Niemczech, gdzie Sąd Najwyższy wybierają ministrowie sprawiedliwości w landach i przedstawiciele Bundestagu. W Polsce będzie to czyniła Krajowa Rada Sądownictwa składająca się z sędziów. Przykłady europejskie są znane, omawiane, ale sięgnijmy dalej. Będzie mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie mianuje prezydenta, zatwierdza Senat. Będzie mniejszy niż w Japonii, gdzie kreuje rząd, a formalnie powołuje cesarz, ale to czysta formalność oczywiście, kreuje to rząd. Niż w Australii, niż w Kanadzie, niż w wielu, wielu innych krajach świata zachodniego. Ten nowoczesny, zachodnioeuropejski system podobny do tych systemów chcemy wprowadzić w Polsce, a odejść od systemu kastowego, gdzie zamknięta sędziowska oligarchia wybiera samą siebie i właśnie blokuje kanały awansu młodym. Ja jestem dumna z tego, że w tej kadencji, kiedy po raz pierwszy jestem posłem, udało naprawić się to całe zło, te niesprawiedliwe sądy. Pokolenie naszych rodziców musiało bardzo długo czekać na te tak ważne reformy. W tym czasie dorośliśmy my i my dzisiaj je przeprowadzamy. I takie osoby jak pan Misiło nam w tym nie przeszkodzą, nas nie zastraszą. Powinny wsłuchać się w głos Polaków, bo dzisiaj ponad 70% źle ocenia działanie wymiaru sprawiedliwości.